Cześć moi mili, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem WTS, a przed wami Euro Truck Simulator 2. Słuchajcie, dzisiaj druga część tematu naczep. Tak jak wam obiecywałem, pogadamy o naczepach i o tym, co nowego mamy w dodatku 1.35, a mianowicie mamy możliwość zakupienia naczep o różnej długości, czyli możemy je dostosowywać już po zakupie. Jak my to robimy? Słuchajcie, przechodzimy do ciężarówki. Tak, jesteśmy w naszej ciężarówce. I zobaczcie. Mamy naczepę w tym momencie podkontenerową. Takie akurat są do dostosowywania. No i taką naczepę możemy skrócić. Jak widzicie, ten tył jest wysunięty. Wystarczy dać panel z naprawą, wcisnąć naprawę, dostosuj naczepę i zrobić schowaną i potwierdzić. Zobaczcie, widzicie? Cała ta tylna część weszła w głąb naczepy i w ten sposób mamy, zobaczcie, króciutką naczepę pod jeden kontener 20-stopowy. Możemy teraz zahaczyć tutaj 20-stopówkę i pojechać z takim kontenerem 20-stopowym bez problemu. No i to by było niby wszystko, ponieważ teraz, jeżeli wybierzemy sobie zlecenie, na przykład z rynku ładunków. Zobaczmy, ile mamy tych zleceń z Narwy. Czy z innego, z tego miasta nie mogę brać. Z Narwy mogę brać. I słuchajcie, mam trzy strony, ale ogólnie my chcemy raczej te krótsze trasy. Czyli do Petersburga nie, Ługa nie, Tallin, Psków. No Ługa, Rosja, no na przykład Jabłka. To słuchajcie, to wszystko jest na ten 20-stopowy kontener. Jeżeli teraz zmienimy sobie, to prawdopodobnie nam się zlecenia. W ogóle jeżeli jedziemy już po zlecenie i zmienimy sobie długość naczepy, to nam się zlecenie skasuje. I tutaj słuchajcie, możemy wybrać 2 razy po 20 lub 40. To zależy, jak to rozsuniemy. Możemy wybrać, jaki kontener chcemy. My powiedzmy weźmiemy 40 zwykłą. I słuchajcie, z powrotem jest rozsunięte. I teraz poszukamy sobie z rynku ładunków, co teraz nam się pojawi. Słuchajcie, dalej jest Petersburg, jest Ługa, Marchew, Tallin, Psków, Ługa. Jest, tylko po prostu w innym kontenerze, słuchajcie. Mogliśmy zapamiętać ilość ton. Wy możecie sobie cofnąć. Ja teraz nie sprawdzę, czy ilość ton się zwiększyła, jeżeli chodzi o 40-tonowy. Prawdopodobnie tak. O, Helsinki. Riga. Turku. Moglibyśmy coś zająć, ale nie ma nic takiego cennego do zabrania. Wszystkie rzeczy to są jakieś takie zwykłe, takie, no nie najfajniejsze, no ale my na Rosję pojedziemy. Słuchajcie, w dzisiejszym dniu Rosja będzie. Weźmiemy te jabłka na Rosję, zobaczymy, jak się będzie jechało na Rosję. Musimy wyjechać. To na 100%, bo widzę, że raczej, czy to tutaj? Nie, patrzcie, to tutaj. To tutaj będzie. Czekajcie, ja muszę sobie wyzerować free trucka, bo mi się znowu mi się wziął i jakoś tak zrobił, że było krzywo. Słuchajcie, tutaj jest. Tylko ja muszę podjechać tu.
I stąd będziemy brali ten ładunek. Tak, tutaj mamy, słuchajcie. Tutaj mamy. Zresztą pewnie dlatego, że staliśmy w tym miejscu. Gdzie my mamy się ustawić? Słuchajcie, ja włączę awaryjne światła. I pomyślmy, gdzie my mamy się ustawić. Gdzieś z lewej strony. Już wiem, gdzie to będzie. To będzie z lewej strony. Czekajcie, czy my mamy podniesione koło, czy... Teraz mamy podniesione. To akurat nam przy manewrach nie będzie jakoś specjalnie pomagało. Ale chodzi o nieścieranie. Słuchajcie, i teraz musimy wykręcić... I nie wiem jak oni, ale jakimś pewnie ogromnym wózkiem załadują nam ten kontener. Troszkę przegiąłem z tym skręcaniem. Nie jest to najładniejszy łuk, ale powinno się udać. Powinno się udać. Wjadę akurat. Patrzcie, akurat wjadę. Trochę krzywo. Ale to jest do wyprostowania. Już taka krzywizna to... Taka krzywizna to możemy sobie darować. Dobra, okej. Okay. Niech tak zostanie, łapiemy, tak, gasimy światła, gasimy silnik i słuchajcie, ładujemy ten kontener. Proszę bardzo, załadowali nam kontener, całkiem pokaźny, słuchajcie, 18 ton, więc przydałoby się opuścić, tylko nie wiem czemu samoistnie się chyba opuszcza. Zobaczcie, samoistnie się opuściła ośka, chociaż ja nie miałem jej opuszczonej, to samoistnie ona się opuściła. Chyba, że ja mam w ustawieniach, że się sama opuszcza. Czekajcie, sprawdzimy. Rozgrywka. Ogranicznik prędkości. Automatyczne włączenie hamulca ręcznego. Dobrze, symulacja hamulców pneumatycznych, realistyczne zużycie paliwa. Tak, automatyczne opuszczanie podnoszonych osi, wyłączone. To dlaczego sama się opuściła? Tego się już nie dowiemy, słuchajcie. Ale mamy, słuchajcie, gotowy ciągnik do drogi, więc wsiadamy. Dzisiaj trochę w innych kolorach, takich jaśniutkich, niebieskich. Dajemy bieg do przodu. Tutaj ustawiamy na drive. I jedziemy, słuchajcie, na tą Rosję. Zobaczymy, jak wygląda Rosja na podstawowej mapie, bo cały czas, od dłuższego czasu, jeżdżę na mapie podstawowej. Ze względu na to, że nie ma jeszcze promocja. Ja nawet nie zaglądam na mój cały profil od single player, tylko cały czas siedzę, pomimo tego, że jadę na single player, to cały czas siedzę na multiplayerze, właśnie z tego powodu, że nie ma promocji. Jak się pojawi promocja, to wtedy zaczniemy jeździć na trybie single player, czyli na tej głównej kampanii. Chociaż ona nie do końca jest sprawna, ponieważ ja mam ten sam problem co wujek Bohun, tylko może nie na taką skalę. U mnie wygląda to tak, że bez jednej części modu od Vadika
czyli dokładnie tandemu, ja nie jestem w stanie uruchomić tego profilu. Czyli jeżeli nie mam uruchomionego tandemu, moda na tandem, to profilu nie uruchomię. Taki coś mi się stało z modem od Wadika. Słuchajcie, nic nie pomogło. Ani sprzedanie, ani kupienie od nowa. No nic nie pomogło. Po prostu musi być i koniec. Wystąpił błąd. Kasowałem ciężarówkę. Robiłem najróżniejsze rzeczy, żeby pozbyć się tej modyfikacji. No ale się nie udało. Nie udało się, więc... No nic, no nic na to nie poradzę. No jest jak jest, tak? Teraz najważniejsze, słuchajcie, dojechać do celu. Dodatkową rzeczą, słuchajcie, chciałbym wam przypomnieć, że do 9, czyli do następnego wtorku, są jeszcze promocje na Steamie i niektóre rzeczy naprawdę warto kupić taniej. Ja tutaj myślę o takich rzeczach jak na przykład... Oż ty, dziadu jeden... Ale mi zajechał drogę, no. Słuchajcie... ja dostałem w prezencie od mojej żony X-Plane 11, czyli grę, na którą bardzo czekałem, która kosztuje dosyć dużo. Jest w promocyjnej cenie 140 zł, tam bodajże około. I myślę, że w tym momencie, jeżeli nie macie jej jeszcze, to opłaca się ją kupić. To opłaca się ją kupić teraz. Myślę, że naprawdę, naprawdę warto. Druga rzecz jest taka, że X-Plane 11 jest bardzo trudną grą symulacyjną, przynajmniej mi się wydaje, że jest bardzo trudna. Ale słuchajcie, zaczniemy latać, więc będzie dodatkowy symulator i myślę, że temu symulatorowi poświęcimy dosyć dużo czasu. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało, jak będą wyglądały moje początki latania, ale będę chciał wam pokazać od tak jakby podszewki tego, czego się uczę z lataniem, bo ja w ogóle nie umiem. Powiedzmy, że ja jestem całkowicie zielony, nie umiem latać i no całkowicie sobie z tym nie radzę. Więc jak sobie wszystko już skonfiguruję, wszystko sobie uruchomię i będę pewny, że już wszystko zrobiłem tak jak należy, to wtedy umówię się z wami na pierwszy odcinek z X-Plane'a 11 i będziecie mogli zobaczyć od początku, jak ja zdobywam te rzeczy, tylko muszę poustawiać takie rzeczy jak... Słuchajcie, włączymy sobie, żeby widzieć, co się dzieje. Żeby takie rzeczy jak nauka, jak ten, to ja sobie zostawię, żeby uczyć się razem z wami. Ale no na początek trzeba ustawić joystick, trzeba tam jakieś tam inne rzeczy. Dlatego, żeby to wszystko najpierw było, no to chwila zajmie, tak? Nie wiem, tam... Tak jak czytałem, to ustawienie wszystkiego, żeby było tak pod siebie, to może nawet tydzień zająć. Ja nie wiem, ile mi to zajmie, bo ja nie będę miał na pewno tygodnia, żeby siedzieć non-stop przy tym i tego robić, więc zobaczymy, jak mi to pójdzie. Ja tak sobie oceniam, że powiedzmy w ciągu wakacji powinien się ukazać pierwszy odcinek X-Plane 11. To będzie przełom na moim kanale, ponieważ to będzie pierwszy taki naprawdę realistyczny symulator. Tam będzie się dużo działo. Tam będzie się dużo działo i będzie trzeba na wiele rzeczy uważać. I dlatego ja do tego będę bardzo poważnie podchodził do swojej tematyki latania. Będę starał się tego jakoś nauczyć.
No i zobaczymy, jak to wyjdzie po prostu. A na razie cały czas lecimy. Słuchajcie, jeszcze jakieś jedno przejście graniczne przed nami. Tutaj przejście graniczne z Rosją. Jakiś zamek. Warownia cała. I tutaj, słuchajcie, też będziemy... Możemy sobie... On będzie stał na tym pasie. A my możemy zjechać na drugi. I wjechać tutaj. Spróbujemy się już tutaj odprawiać, ponieważ te odprawy chwilę trwają. Patrzcie, on już manem jedzie. Fajną ma tą naczepę, ładnie wygląda. Patrzcie. Ale my też, wszystko w porządku, możemy jechać. Więc lecimy za nim. I wjechaliśmy, słuchajcie, na Rosję. Krótka trasa dzisiaj, króciutka taka. Ja wam ostatnio długich tras nie funduję. Funduję wam raczej takie krótkie trasy. No ale za to te odcinki myślę, że lepiej się ogląda. Jeżeli uważacie inaczej i wolelibyście dłuższe odcinki, no to piszcie w komentarzach. To ja to wszystko na pewno chętnie wezmę pod uwagę. To co wy uważacie. O, proszę, już tutaj wszystko. Ej! No co on zrobił? No dlaczego przestałeś jechać? No, no wariat, no. Przestał jechać nagle i... Dobrze, że to tylko jabłka. Boże, nic się nie stało jabłkom? Nic, dobrze. Zderzak się troszkę zadrapał. Kurczę, po prostu... Trafi się taki jeden, co nagle stanie na tym, wszyscy ruszają, on stanie. On stanie, będzie stał, się zagapił. No ale nic, kurwa, jak w życiu po prostu. Jedna ofiara na drodze się znajdzie zawsze, proszę. Witamy w Rosji, może tak. Tak będzie ten, nazywał się odcinek. Witamy w Rosji. Słuchajcie, fajny mościk, to zrobimy sobie zdjęcie. Będzie w sam raz na ten. Czekajcie, nie, może nie z tej strony. O, z tej strony sobie zrobimy. Tak, żeby było widać rzekę. O. I z ładunkiem na ten. Proszę, tyk. I mamy zdjęcie na okładeczkę. Dzisiaj trochę pod innym kątem. Skręć w prawo. On nie mówi, słuchajcie, żeby jechać prosto, tylko mówi nam, którym pasem, czyli prawym pasem, czyli prosto, tak? Skręć w prawo na rozwidlenie. Następnie jedź dalej prosto. O, widzicie? Jedź dalej prosto. Teraz powiedział, jedź dalej prosto. Skręć w prawo. Trochę późno powiedział, bo mogłem tam skręcić. Dobrze, że mamy tego GPS-a, bo... No dlaczego nie kazał mi tutaj na prawy pas zjechać? Taki niedokładny jest. Dobra, nieważne. Jedziemy. Słuchajcie, przelatujemy. Tutaj jakaś świątynia, tu jakieś domki. A my lecimy przez tą Rosję. Ta Rosja zrobiona taka... Ja bym powiedział, że w miarę ciekawie. Jest wszystko pokazane tak, jak powinno być. Dużo w sumie drzew, dużo roślinności. Wydaje mi się, że w ten sposób powinno być. Damy sobie 75 na godzinę. To będzie dobra prędkość. Ale słuchajcie, nie mogę się doczekać tego X-Plane'a, naprawdę. To będzie coś. To będzie coś niesamowitego.
O! Przejazd kolejowy. Widzicie? Dobrze zwolnić, bo tutaj prawdziwy rosyjski pociąg towarowy nam tutaj przejeżdża. Pociągami też sobie jeszcze pojeździmy, słuchajcie, ponieważ staram się rozpracować maszynę, co wcale nie jest takie proste. Żeby rozpracować wszystkie te symulatory, no trzeba trochę czasu, a to jednak wiecie, jak to jest, no, metodą prób i błędów, tak? Ja na razie próbuję, tak, pojechać w maszynie, chociaż już jedną trasę zrobiłem, tylko coś mi końcówka nie wyszła. To było coś dosyć ciekawe, bo jechałem bardzo długo, ale miałem dojechać do... Słuchajcie, to było śmieszne, do Kałowa. Do Kałowa miałem dojechać, ale nie dojechałem, bo nie wiedziałem, gdzie ten Kałów się znajduje. Przejechałem jedną stację, przejechałem drugą, nie było nic opisane. Kurde, gdzie ten Kałów jest? Czy to to, czy to nie to? No i w końcu nie wiedziałem, czy tutaj, czy nie tutaj. No i się nigdzie nie zatrzymałem. I mnie zatrzymało przed jakimś miastem na czerwonym świetle. I tam stałem i stałem chyba z 15 czy 20 minut i po prostu wyłączyłem, bo stwierdziłem, że no to jest bez sensu stać tyle czasu i czekać na przejazd, jak prawdopodobnie te Kałowo już dawno przejechałem, tak? Gorzej, że nie zostało ono opisane nigdzie. Ja nie widziałem, żeby było ono opisane. Chyba, że ja się na tym nie znam i po prostu gdzieś dałem dupy. Ale może wy mi pomożecie w tym. Chyba, że znajdę na YouTubie taki kurs do Kałowa i sobie zobaczę, jak to prawidłowo powinno być zrobione. Wtedy może mi się to uda. Na dzień dzisiejszy tak troszkę kiepsko to wyszło. No, ale zawsze coś, tak? Dzisiaj już bym musiał sobie przypominać od początku sterowanie, bo już nie pamiętam, jak się sterowało. Chociaż podstawy już maszyny znam. Ze sterowaniem jeszcze musiałbym sobie troszkę poprzypominać, bo raczej ciężko, tak? Nie pamiętam już tych wszystkich skrótów klawiaturowych, które trzeba znać, żeby ruszyć. No, do tego trzeba trochę więcej uwagi poświęcić, może, nie wiem, więcej jeździć, żeby zapamiętać. Ja na razie rzeczywiście za mało jeżdżę, żeby to zapamiętać, więc... O, za coś mnie skasowało, pewnie za kredyt jakiś. Albo dostałem pieniążki. Ale to raczej kasuję pieniążki niż daję. Nie wiem, czy to jest też dźwięk, jak daję pieniążki, czy tylko jak kasuję. Kto jest ekspertem, kto się zna? Nie miałem włączonego doradcy drogowego, więc już się nie dowiemy, co było co. W każdym razie coś się wydarzyło. No, szybciej, za szybko nie jadę, no 70 na godzinę. Raczej z przepisami stoję dobrze, tak? Dzisiaj, słuchajcie, palę Cookie Monstera i do tego kawkę. Oj, hamujemy. A, mam 1% baterii, to sobie mogę ciągnąć i ciągnąć i sobie już nie wyciągnę nic. Musiałbym wymienić baterię, słuchajcie. Dobra, lecimy w prawo. A do Cookie Monstera, słuchajcie, kawunia. Jak zwykle, jak widzicie u mnie, kubek TSNO, to zawsze jest kawka. To jest mój oficjalny kubek pod kawunię. Dobra, mógłbyś jechać tym autobusem szybciej, bo ja też bym dał te 70,
trochę nam się śpieszy już, słuchaj. Trochę mamy tego nagrania. A ja chciałem wam jeszcze jedną rzecz pokazać na sam koniec trasy. Już, słuchajcie, jest dobrze. Nie mamy nikogo przed sobą, dajemy 75. O, proszę, tutaj jakiś pomnik walczących. Prawdopodobnie oni lubią stawiać pomniki swoim walczącym żołnierzom poległym. I tutaj skręć w prawo. Jakby ktoś pytał, to jeżeli chodzi o GPS-a, modyfikacja Google Maps dostępna w workshopie, czyli nie trzeba nic rozpakowywać, nie trzeba się w nic bawić. W workshopie macie dostępną dobrze, na rondzie pierwszy zjazd. Macie dostępną w workshopie modyfikację i możecie tą modyfikację sobie pobrać i się nią cieszyć bez żadnego problemu. To jakby ktoś miał ochotę mieć też taką nawigację. Dobrze, patrzcie, jakie przystanki tutaj, takie naprawdę pomazane, stare. I gdzieś mi tutaj każe skręcić w lewo. Aha, bo ja tutaj do tej firmy. Ajajaj, ja zjechałem aż na pobocze. Wiem, że jestem na miejscu. Dziękuję ci bardzo. Tylko jeszcze muszę wjechać. A to nie takie proste. Teraz dopiero będzie zabawa. Bo muszę tą wielką naczepą się wpasować. Słuchajcie, już za bardzo przegiąłem. Wyprostuj mi tu. Delikatnie zegniemy. I teraz pytanie tak, żeby było delikatnie, a żeby nie przegiąć. Za pierwszym razem nie wjadę, ni hu hu. Ni hu hu. Zobaczcie, jak to wyszło. Dobra, okej. Za bardzo przegiąłem. Dobra, zrobimy tak i wjedziemy sobie na drugą stronę. Teraz powinno pójść lepiej. To prawe lustro to tak ciężko wchodzi. Nie mam takiego wyczucia na to prawe lustro dobrego. Chociaż powinienem już mieć po tylu godzinach jazdy. Ale to się zapomina, słuchajcie. Dobra, ok. Teraz odrobina kontry. Dobra. I możemy cofać pod rampę. Ale oni tutaj zdejmują cały kontener zdejmują. Ja, słuchajcie, potrzebuję dokument. Dziękuję, ten dokument mi jest potrzebny. Teraz gasimy światła, gasimy silnik i słuchajcie, robimy rozładowanie. Dobra. Pyk, strasznie dużo poszło, całe te 210 km. Robimy sobie tak. Spójrzmy, jakie mamy aktualne oferty pracy. O, coś innego się tutaj. Płyn hamulcowy, no ale to nie jest nic niebezpiecznego. Wszystko z tej firmy, słuchajcie. A jakbym wyjechał z tej firmy? Zróbmy taki manewr, słuchajcie. Tutaj był przystanek autobusowy. Zrobimy sobie taki manewr, że teraz
Skrócimy sobie naszą naczepę na 20-stopową. Potwierdzimy to. OK. W tym momencie, jeżeli nie ma ładunku na naszą naczepę, możemy wziąć ładunek na naczepę 20-stopową. Patrzcie, od razu się silnik wyłącza, bo oczywiście powinniśmy wyjść z samochodu, żeby to wszystko zrobić. Więc gasimy silnik. No ale pomijamy ten fakt. Słuchajcie, wyjeżdżamy sobie tutaj. Tutaj sobie będziemy mogli w razie czego zawrócić. Ja sobie tutaj stanę na tym poboczu. Taki jakiś przystanek czy coś takiego jest. Sprawdźmy sobie, czy znajdziemy coś na tą krótką naszą naczepę w tym momencie. Ługa Psków, słuchajcie, coś jest, ale patrzcie, mamy magnes do przewiezienia, też do Pskowa, 141 km i ładunek delikatny, to się opłaca, albo chlor do Petersburga. I teraz pytanie, klasa druga ADR, klasa czwarta ADR, to się bardziej opłaca. Coś jeszcze mamy ciekawego? Nie, tutaj mamy też ADR-y, ale już do Rygi, czyli już dalej trochę. A ja bym chciał, o, nawet do Wola, patrzcie, Finlandia. Fluor, 13 ton, proszę bardzo, do Finlandii. Ciekawe, czy na długą naczepę też bym znalazł coś takiego. Nie dość, że klasa ADR, to delikatny ładunek. No, 450 km. Chyba się przejadę, wiecie? Chyba spróbuję. Dobra, biorę ten fluor. I teraz pokażę nam, gdzie mamy jechać. I słuchajcie, załadujemy sobie tą krótką naczepę. Zobaczymy, jak wyjdzie ładowanie tej krótkiej naczepy. Tym razem pojedziemy z krótką. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, którą zrobimy, to od razu podniesiemy oś. Żeby nam się ta ośka dodatkowo nam się nie zużywała. Tylko musimy dojechać do miejsca, gdzie moglibyśmy zabrać ten ładunek. Jak widzicie, z naczepą podkontenerową są ładunki do jazdy. Można znaleźć ciekawe ładunki, tylko trzeba na przykład zrobić sobie pozwolenie na jazdę z ADR-ami. Tutaj chyba. Tutaj. Dobra. Jak zrobimy sobie pozwolenie na jazdę z ADR-ami, to będziemy mogli pojeździć też z czymś bardziej, że tak powiem, wybuchowym. Dobra, tutaj skręcamy. Gdzieś nas do jakichś zakładów chemicznych prowadzi. Tym razem nas prowadzi do zakładów chemicznych. Skręć w prawo. Cały czas jesteśmy na Rosji, jeśli ktoś jeszcze tego nie wie. W mieście Ługa. Jesteśmy, słuchajcie, są zakłady chemiczne. Najpierw mamy wjazd. Później mamy bramę. Jesteś na miejscu. Później bierzemy ładunek. Jakbym teraz zmienił długość, to bym, słuchajcie, już tego nie miał. Już bym nie miał tego ładunku, jakbym zmienił długość, niestety. I pokazane jest, gdzie mam wjechać. Ale żeby tam wjechać, to ja muszę zrobić tutaj wygibas. Wyprostować naczepę. O. I teraz cofamy.
Idzie ładnie. Jak ja, słuchajcie, opanuję ten samolot. Ciężarówka. Ciężarówka przy samolocie to naprawdę pikuś. Coś źle mi się podjechało. Jakoś tak dziwnie mi się podjechało. Jeszcze raz zrobimy najazd. Taką korektę zrobimy. Bo taki dziwny ten najazd mi się zrobił. Dobra. Okej. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, ustawieni. Możemy spokojnie gasić. Światła zapalone, zgaszone, ok. I słuchajcie, wyjdźmy do tyłu, zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób. Po załadowaniu. Proszę bardzo, taki kontenerek na ostatnią tutaj nam wszedł. Ale patrzcie, tutaj też nie do końca. Tak mniej więcej na środku został rozłożony. Waży on 13 ton. Czyli koło może być podniesione. Znaczy ośka. Ośka, 13 ton wystarczy na tych dwóch osiach z tyłu, żeby było. Dobra, i tak możemy jechać. Czy sobie zrobimy jeszcze jedno zdjęcie? Słuchajcie, jeszcze jedno zdjęcie. Ja sobie wybiorę lepsze. Tutaj mamy też całkiem fajne tereny. Tym razem z taką naczepą. Dobra. No, może tak bardziej. Okej. Dobra, ja będę wybierał i słuchajcie, przede mną daleka droga. Moim manem. 451 km. No nie taka daleka, ale zawsze coś. Ja w tym momencie chciałem wam tylko pokazać, jak wygląda załadowana naczepa z kontenerem 20. Możemy dać jeszcze dwie 20, albo możemy dać jedną 40. To wszystko możemy ustawić za pomocą tej jednej naczepy Krony. To jest naczepa, słuchajcie, podkontenerowa Krone. I z tego co wiem, ona ma takie możliwości właśnie przesuwania. Nie wiem, czy inne mają, na przykład przy Schwarzmillerach takich rzeczy nie widziałem, ale może one też mają jakieś inne rzeczy do dostosowania. Nie wiem, słuchajcie, jeszcze nie patrzyłem na Schwarzmillera, czy można tam coś dostosować, czy nie. W każdym razie tutaj wygląda to w ten sposób, już widzieliście. No i tyle, słuchajcie, to by było tyle na dzisiaj. Ja będę ruszał w trasę. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Ja odpalam silnik i powoli sobie już wyjeżdżam. Wam dziękuję, tak jak powiedziałem, za obejrzenie. Dzisiaj trochę dłuższy odcinek, ale w zeszłym tygodniu nie było, więc dzisiaj może być trochę dłuższy. Były też, chciałbym przypomnieć, w tygodniu dwa inne odcinki. Czyli pamiętajcie, ostatnio był New York Line 7, czyli po prostu metro. Z drugiej strony mieliśmy wczoraj Farming Simulator 17 oraz, słuchajcie, Train Sim World, który był w środę, i druga część będzie w ten poniedziałek, więc też zapraszam na niego serdecznie, na zobaczenie, jak skończyła się podróż w Train Sim World. To jest taki dzielony odcinek, dwa razy po niecałe 30 minut, czy około 30 minut. No i tyle, słuchajcie. Tyle. Ja wam bardzo dziękuję, bo już mija 40 minuta. Patrzcie, ten mnie puszcza. Ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, do zobaczenia.
pod spodem już reklamuję dwa inne filmy. Warto kliknąć, obejrzeć i słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i udostępniajcie. Ja was bardzo proszę, udostępniajcie moje filmy, bo pomoże mi to zdobyć jakieś większe zasięgi. Wtedy może X-Plane jeszcze lepiej się przyjmie. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, do zobaczenia. Ja już tędy jechałem. Tylko od drugiej strony teraz. Proszę bardzo, można było tamtędy jechać. Do zobaczenia, trzymajcie się. Ja wracam sobie teraz z Rosji na Finlandię. A później pewnie będę zmierzał do Warszawy, do kraju. Prawdopodobnie będę chciał zjechać i wymienić sobie tą naczepę, chociaż ta naczepa chyba jest akurat przypisana do Berlina, więc prawdopodobnie będę z nią jechał z jakąś trasę do Berlina, tam ją zostawię i pojadę gdzieś dalej. No zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie. To będą następne odcinki, zobaczymy, może zrobimy sobie taką dłuższą trasę na dwa razy i wtedy będzie coś innego, nie? Taka długa trasa, powiedzmy 1500 km powrotu z tej Finlandii. No nie wiem, zobaczymy. Jak się uda, tak się uda. Ja naprawdę już nie gadam więcej, bo się rozgaduję. Dwa pozostałe filmy pod spodem i trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!